witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy sobie w Far Cry 3. Ja tutaj podążam na kolejną misję, ale muszę uważać, ponieważ dużo tutaj przeciwników tutaj jest pochowanych w różnych miejscach, tak? Jest ich naprawdę mnóstwo. Mają tutaj kolejni, zobaczcie. Mają swoje też posterunki. W misjach pobocznych, które będę wykonywał na jakimś live streamie, zobaczcie sobie, jak to wszystko wygląda, ale jak na razie postaram się ich unikać, ponieważ nie mam jakiejś dobrej broni. Kiedy sobie ją kupię, ulepszę swoje umiejętności, pewnie będę też po kolei ich wybijał, bo będę ich po prostu gdzieś spotykał. A tymczasem udamy się tutaj do tego kolesia i zaczniemy sobie kolejną misję. Fuck, if you knew where I was supposed to go, why didn't you just tell me? Jason, don't get your knickers in a twist. I'm not playing the bloody game you are. I'm just a spectator here. But I expect a good show, eh? Get out of the way. Well, no, not before we give you a history lesson. You ready for this? Listen to this now. Imagine, consider if you will, this monumental testament to irony. The bloody Japs, right? They form a special unit of, to try and find like lost treasure and riches to feed their empire. But the wankers don't realize that this, they're building the bloody thing right over the fucking stuff they're looking for. Well, come on, ask me, what are they looking for? Fuck. No. I should cane you for that. I really should. But you know what I won't? I'll cane Keith instead. Thereafter, the Chow fucking Yang. This flagship that used to belong to this famous Chinese general called Zheng He. The bloody thing. He just fucking disappeared. With tons of riches on it, including, yeah, my fucking knife. That's it. Look after yourself, eh? History lesson's over. No nic, będziemy musieli sobie tą misję wykonać, ponieważ innego wyboru nie mamy. Ten koleś w inny sposób nam po prostu nie pomoże, dopóki my nie pomożemy jemu. Tak więc udajemy się zaraz do tego bunkra i zobaczymy sobie w sumie, co tam ciekawego się znajduje. Takie miejsca moim zdaniem są bardzo ciekawe, gdzie tam w jakichś podziemiach, jakichś właśnie takich bunkrach możemy sobie podróżować. Dosyć ciemno, widać potrzebne jest oświetlenie do tego, aby tutaj cokolwiek ogarnąć. To oświetlenie tutaj jest, więc skoro jest i oświetlenie, będzie też sporo zapewne przeciwników, których będę musiał pokonać. Tak mi się przynajmniej wydaje, zaraz sobie to sprawdzimy. Bo jak na razie nie wiem, którędy w ogóle tutaj przejść. Aha, już chyba wiem. Są liny, więc można się wspinać po nich. Szczury latają po ziemi. A jeszcze jakaś żmija. Powiem wam, że o, takie osiągnięcie się też odblokowało, ale powiem, że zawsze jak wykonuję jakąś misję i zaskoczenia atakuje mnie jakieś zwierzę, to jest jakiś tam lekki taki strach. To nie jest, że ja się tego boję, tylko po prostu tak jak jest to większość, taki sztuczny sposób straszenia widza, który polega na tym, aby... Jason, no spinaj się. Na tym, aby coś z zaskoczenia wyleciało, coś dużego, coś co daje głośny dźwięk po prostu. Wtedy praktycznie każdy jest w stanie się tego wystraszyć. Takie zabiegi są w większości teraz horrorów stosowane i tak też tutaj wygląda właśnie z tą żmiją, tak to wyglądało. No, troszeczkę zawsze jest w jakimś tam stopniu po prostu można się wystraszyć. Okej. Tu jest chyba ten statek, ten okręt podwodny, o którym mówił ten koleś na początku misji. No ale jest też sporo przeciwników, tak więc ja tu będę musiał się zaczaić i po prostu ich powybijać. No aktualnie innego sposobu w sumie nie widzę. Nie mogę tutaj ich raczej z nienacka zaatakować. Tak, prędzej czy później ktoś mnie tutaj usłyszy, musiałbym mieć pistolet z tłumikiem. Wtedy mógłbym coś tam małego zdziałać. Tutaj tak nie widzę jakiejś sensownej po prostu opcji innej. Więc okej, zaczniemy ich tutaj wybijać pomału. A coś tutaj. No tak, strzelił koleś, chociaż
Mogę się schować pod wodą. Ręka wygięta cała. Okej. Trzeba uważać, bo tutaj naprawdę tych przeciwników jest pełno. Ja nawet nie zrobiłem taki błąd, pomyliłem. Nie spojrzałem, gdzie oni są rozlokowani. Chociaż tutaj na mapce teraz widać w sumie. Dobra, kolej zabity. No super. Dobra, zginąłem. Kurczę, akurat tak się złożyło, że w chwili, kiedy chciałem się uleczyć, musiałem, włączyłem wcześniej sekundę, dwie sekundy wcześniej przeładowanie broni, za tym idzie. No już nie mogłem się uleczyć i zginąłem, ale okej, powtórzymy sobie to od nowa. Tutaj chyba dwóch koleś jest na statku, dwóch koleś jest na dole i chyba jeden koleś jest na górze. Tak więc, o, tu są nawet schody, można tymi schodami sobie tutaj wejść, a ja tam się jakoś starałem wspinać. Okej, teraz to dosyć łatwo to idzie. Trzeba ich jak najszybciej powybijać wszystkich. Może się uda uciec nawet, bez żadnej walki. O ja, udało się, bez, jak widzicie, bez konieczności walki tutaj uciec. Jestem ciekawy, czy oni mnie gonią, czy też nie. Kolejni przeciwnicy. Nie no, tamci mnie już nie gonią, tak więc trzeba pozwybijać tylko tych, którzy są tutaj. Ale fajnie, fajny sposób, że jednak można im uciec też, że nie trzeba tam walczyć z nimi, bo by było naprawdę troszkę trudno, bo oni też atakują z góry, z boku, z tego statku. Tak więc po prostu ja się skupię już teraz tylko i wyłącznie na tym, co teraz mnie czeka. Z tych trzech kolesi. A, już chyba nie mam amunicji. Mam nadzieję, że teraz nie zginę. Okej, udało się uleczyć. O, jest granacik, nawet nie wiedziałem, że mam granatę, tak sprawdziłem tylko sprawdzić, czy jest możliwość rzucenia. Jest możliwość, tam kilka osób zabiłem, ale... I już więcej granatów nie mam i nie wiem, co w sumie tutaj zrobić. Muszę się najpierw uleczyć i chyba na pałę tam lecieć i zabić ich z noża, bo innej opcji w sumie nie widzę. O ja... Nieźle. Jednak jak widzieliście, nie musiałem ich zabijać z broni. Było, nie wiem, zupełnie przypadkowo podszedłem w to miejsce i akurat udało się znaleźć coś, co było tutaj stworzone po to, aby znaleźć przejście z tej jaskini, aby przejść dalej. A, oni strzelali tutaj też z tego karabinu maszynowego, tutaj wbudowanego, stacjonarnego. No ale okej, fajny pomysł, że jednocześnie mogłem tutaj wystrzelić te wejście do kolejnych pomieszczeń, jak i ich zabić przy okazji. Naprawdę fajna opcja. Aj, kolejna głupia żmija, no. Leciałem... Nie, chyba tutaj idę w złe miejsce, tak. Dobra, muszę się wrócić, bo przez tą żmiję całkowicie straciłem tutaj... jakiekolwiek poczucie, gdzie ja byłem. Też nie, chyba tutaj muszę... Ja pierdolę, no! Tego się totalnie tutaj nie spodziewałem, masakra. Nieźle. Krokodyl nie był... No nie spodziewałem się totalnie, że w tej grze będzie mnie zaskakiwał krokodyl w miejscu, w którym w sumie nie powinien być. Ja nie wierzę w to, że taki krokodyl by tutaj w takich lochach przeżył. Ale okej, dobra. Troszkę zaskoczył mnie ten moment naprawdę totalnie. No ale okej, podążamy dalej. Zobaczymy, co ciekawego tutaj dalej nas spotka. Mam nadzieję, że już żadnych, nie wiem, krokodyli, rekinów nie będzie. I też tutaj to takie zagadki, małe zagadki tutaj. Właśnie są podobne jak w Tomb Raider, w takich jaskiniach różnych, to troszeczkę przypomina tą grę. Pewnie jeszcze nie jedną tutaj zagadkę zaraz będę musiał wykonać. Fajny sposób.
udało się teraz tutaj wskoczyć na tą tam, to... Ale okej, okay, tak chyba tutaj musiało być, bo to była jakaś też forma cutscenki. Mam się przytrzymać, aby użyć jakoś pewnie. Tworzy nam, no właśnie, tworzy nam głaz. Musimy tutaj takie jak mamy taki właśnie element poświetlony, znaczy, że mamy go zniszczyć. Nie wiem, co się stanie po zniszczeniu tego. A, poziom wody się podniesie, czyli po prostu ten mój nieudany skok to było po prostu taka też... No to jest, było przygotowane w planie tej gry, tak? Tu chodziło o to, żebym właśnie nie przeskoczył tego, abym tutaj musiał wykonać te mini gierki, o których mówiłem, że są podobne jak w Tomb Raiderze właśnie. I wtedy jeśli ten poziom wody się podniesie, ja tam będę mógł sobie spokojnie wejść, gdzie powinienem normalnie przeskoczyć to, ale no nie udało się. Gdzie ten drugi punkt tutaj jest, to... No właśnie, bo ja tutaj teraz, zobaczcie, nie mogę ten tutaj wejść sobie normalnie, bo za nisko, za niski poziom wody jest, tak więc będę musiał po prostu jeszcze wykonać tych mini gierek pewnie kilka, aby ten poziom, poziom wody się podniósł. No i są kolejne elementy do zniszczenia. Okej, nie trzeba tego niszczyć za pomocą pistoletu, można spokojnie za pomocą noża, ale trzeba szybko stąd uciekać, ponieważ poziom wody się podniósł tak wysoko, że... A, jeszcze jakaś skała, że po prostu... Trzeba jak najszybciej stąd się wynieść. Jestem ciekawy, czy wystarczy, taki poziom wody wystarczy. A tak, wystarczy, już widzę z daleka, że spokojnie teraz będę mógł sobie przejść. O, mamy ten element, który mieliśmy zabrać. Myślałem, że jakaś kolejna żmija albo co. Niech tutaj teraz po tej grze mogę się spodziewać wszystkich. Tutaj, nie wiem, w ostatniej chwili jakaś małpa nawet może mi wyskoczyć i mnie zabić. Więc trzeba naprawdę uważać. To jest... No może to jest ten statek, o którym mówił ten koleś. Nie tamten, którego widzieliśmy wcześniej, a ten, o którym mówił właśnie. Okej, okay. Znalazłem tutaj przejście. Zastanawiałem się, którędy przejść tutaj ten... etap, ale tutaj za pomocą lewego analoga po prostu musimy się przeciskać między tymi strzelinami, skałami i tak dalej, ale już widać światło, więc pewnie zaraz się przeniesiemy do tego kolesia, którego mieliśmy przynieść ten tą część skarbu, który chciał od nas, abyśmy dla niego znaleźli go. Tak, jesteśmy, tak więc to jest tyle w tym odcinku. Wy obejście sobie tą kartkę do końca, ja się z wami będę żegnał. Cześć! I just gotta play a game of pin the tail of the donkey with Keith. The only thing I found was this ring. I bet it fits on the compass. Well, I don't know. Go on, stick it in then. This is some magical shit. My heart's a-fluttering in anticipation. I'll see you around, Jace. You know where I'm supposed to go, don't you? No, mate. Just know where you're headed.